temacie bezinteresownej pomocy pozostaniemy, bowiem ideę pomagania w swych celach statutowych zapisanych ma wiele organizacji, w tym Rotarianie, którzy w każdym swym spotkaniu widzą okazję do aktywności charytatywnej. Nie inaczej było w miniony weekend podczas jubileuszu 25-lecia Rotary Club Bartoszyce-Lidzbark Warmiński. Pomoc, w jaką angażują się Rotarianie, widać na wielu płaszczyznach, stąd i systematycznie wypełnia się ich cel statutowy, by otwierać się na potrzeby innych, by wyciągać pomocną dłoń i otaczać opieką. Jest to niezmienne od lat i to ukształtowało działalność Rotarian w regionie, a dokładniej w Rotary Club Bartoszyce-Lidzbark Warmiński, który z dumą świętować może swój jubileusz 25-lecia aktywności w obszarze szeroko rozumianej pomocy. Dokładnie 27 czerwca 1968 roku klub został założony. Dzisiaj jest jakby 25 lat, mamy taką uroczystość, na balu obchodzimy właśnie tą rocznicę. Oczywiście jest to bal charytatywny, zbieramy pieniążki na naszą działalność statutową. Nie ukrywam, że w ostatnim roku ta działalność to były przede wszystkim działania humanitarne, pomoc uchodźcom na Ukrainie. Tu na miejscu, ale również wysyłaliśmy transporty tam, gdzie toczą się walki, wysyłaliśmy żywność, środki medyczne czy też środki sanitarne. Ale patrząc przez pryzmat tych minionych lat, aktywność Rotarian widoczna jest w wielu miejscach, głównie obiektach także na co dzień świadczących opiekę nad potrzebującymi. Również tam, gdzie można otworzyć komuś ścieżkę do lepszej edukacji, do rozwijania talentu, bo to przyświeca Rotarianom. Służba ponad własny interes, na czym działalność w regionie oparł współzałożyciel klubu Ryszard Maksym. Powstała taka grupa inicjatywna z kilku kolegów, żeby ten klub stworzyć i następnie musieliśmy kilku prawników uruchomić, żeby powstał taki zarys, czyli statut klubowy, jak również regulamin, który później obowiązuje nas do dzisiejszego dnia. Może i było nam łatwiej wtedy, większe zaangażowanie, większe jakby grona. Dzisiaj tak obserwując kluby w Polsce, tu nie wiem jak jest za granicą obecnie, to tendencja jest raczej taka malejąca, no, smutna sprawa. Może to się zmieni też, bo to nie wiadomo, no, może dzisiejsza no, sytuacja gospodarcza i tak dalej, pandemia była. No wiele elementów wpływa na to, że no jest jak jest. Najważniejsze jednak, że nie podcina to skrzydeł naszym lokalnym Rotarianom, działają w całkiem dobrej kondycji klubowej i niezmiennie towarzyszy im chęć pomagania zgodnie z pierwotnym założeniem. No na pewno to, co oni czynili, co robią, historia jest bardzo się liczy w naszych działaniach. Patrzymy na swoich poprzedników, naśladujemy ich działania, ich postawę, zachowania. I to kontynuujemy dalej, także tutaj słusznie pani powiedziała, że to jest bardzo ważne, tak? To co oni czynili, to my kontynuujemy. O czym świadczy jubileusz i to zacny, bo Rotary Club Bartoszyce-Lidzbark Warmiński właśnie świętuje swoje 25-lecie istnienia. No, czuję się zaszczycony tutaj, że jestem z kolegami. Naprawdę pogratuluję im z całego serca, bo wiem, że to jest ogrom pracy. Pomagać innym, widzieć ten uśmiech na twarzach tych osób, które nie zawsze dają sobie radę w życiu. Także no, jest to dla mnie coś pięknego. Takich emocji, radości, wspomnień i poczucie spełnienia stały się częścią tego jubileuszowego wydarzenia, które podkreśliło, jak ważną rolę w lokalnej społeczności odgrywają Rotarianie i ważne, by to w sobie pielęgnowali, by nie ustawali w niesieniu pomocy. Każdy czwartek.